problemy zaczęły się na piątym zakręcie drugiej pętli, gdzie nas obróciło i niestety, co mnie najbardiej boli, przejechałem przez dwa takie pięknie wyhodowane dwa kłęby kwiatów. Także to jest naprawdę, jest mi przykro z tego powodu, bo przeorałem te kwiatki. Myślę, że ta pani, nie wiem, myślę, żeby pojechać ją przeprosić, bo naprawdę... No a później nie mogłem się za bardzo już pozbierać i naprawdę źle pojechaliśmy ten OS, bo tam mogliśmy stracić może 10 sekund maksymalnie, a na końcu 20 sekund różnicy to po prostu wynikało już później z braku pewności. No i tak naprawdę na tym ostatnim OS-ie prawdziwym, no to się skupiałem bardziej na tym, żeby się obronić przed Tomkiem i już po prostu jechać równo. Grzegorz pojechał tam bardzo szybko, my pojechaliśmy naszym tempem i porównując do reszty kolegów, czas był w miarę przyzwoity, ale wiedzieliśmy, że już nie ma szans na walkę o pierwsze miejsce. Szczerze mówiąc, gdzieś tam podświadomie nie liczyłem tu na nic więcej, to nie jest mój rajd i tak byłem zaskoczony, że prowadziliśmy, więc no trochę szkoda, bo jednak gdzieś tam była szansa, aczkolwiek dobrze, że jesteśmy na mecie, bo rajd, trzeba pamiętać, był piekielnie trudny, naprawdę tyle pułapek, tyle sytuacji, które mogły zakończyć rywalizację, to już dawno nie pamiętam, że w takich warunkach rajd rozgrywany. No na power stage'u trąściliśmy szykanę już pierwszą, także już wiedziałem od początku, że nic z tego nie będzie po zmianie regulaminów. Także tyle. Dziękuję za doping, za rywalizację kolegom i do zobaczenia na Dolnym Śląsku.